Poranna loża radiowa. W studiu witam obiecanego gościa. Z nami jest Wojciech Komarzyński, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu. Witam serdecznie. Witam serdecznie panią redaktor, witam szanownych radiosłuchaczy. Panie dyrektorze, w Polsce mamy 1 600 000 osób zatrudnionych w rolnictwie, a więc duża grupa. Polski Ład to będzie dla nich rewolucja czy ewolucja? Zgadza się. Rolnictwo to jest ogromny sektor, bardzo ważny sektor polskiej gospodarki, który wpływa na życie wszystkich Polaków. Tutaj w Polskim Ładzie oczywiście bardzo dużo uwagi temu obszarowi poświęcono. Właściwie to nie jest tak, że gdzieś tam w Polskim Ładzie rolnictwo jest przemycone, ukryte, tylko ma zupełnie odrębny katalog jakby swoich rozwiązań. To jest cała paleta rozwiązań dla rolnictwa i co najważniejsze, wszystkie te rozwiązania są bardzo korzystne dla polskiego rolnika, więc tutaj naprawdę z optymizmem patrzę na to, co będzie się działo w rolnictwie w najbliższym czasie, w najbliższych latach. Z tego, co wyczytałem, to też spore kwoty mają trafić do rolnictwa, 45 miliardów złotych. Tak, przy czym 32 miliardy ze wspólnej polityki rolnej, tak, tutaj to jest wielki sukces negocjacyjny rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, więc to są ogromne środki, które trafią do polskiego rolnika, ale także na obszary wiejskie, więc to będzie się odbywało tak kompleksowo i kompatybilnie, także nie tylko gospodarstwa, ale również obszary wiejskie, które wymagają gruntownej modernizacji, szczególnie miejscowości popegeerowskie, także tutaj to wszystko będzie szło w parze. Konkrety. Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego. Na czym będzie polegało? Tak, no dotąd rolniczy handel detaliczny mógł być realizowany w obrębie województwa, na którym odbywała się produkcja tutaj rolnicza, tak? Natomiast chcemy uwolnić ten handel detaliczny. Tutaj minister Puda już zapowiedział, że będzie on możliwy do zrealizowania na nie tylko sąsiednich województwach, ale na terenie całej Polski. To jest bardzo korzystne. Chcemy, aby tutaj te krótkie łańcuchy dostaw były realizowane, aby to rolnik był tym największym beneficjentem wyprodukowanych przez siebie dóbr, tak, bo mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie często pośrednicy najwięcej zarabiają. Nie uważamy, że właśnie to rolnik, który najwięcej wkładu wnosi w produkcję tej żywności, powinien być największym beneficjentem. Tak. Bo mówimy tutaj o tym małym handlu, prawda? Gdzieś na straganach, w takich mniejszych sklepikach. Tak, no tutaj chodzi o te produkty, które rolnik wytwarza u siebie, tak? Nie mówimy o jakimś wielkim przetwórstwie, o wielkiej produkcji, bo to oczywiście też jest ważne, tak? Rolnictwo na przestrzeni lat się bardzo mocno wyprofesjonalizowało i powstały duże właściwie przedsiębiorstwa rolne, ale my tutaj nie zapominamy o małych producentach, stąd też ustawa o rodzimych gospodarstwach rolnych, stąd też pierwszeństwo wsparcia dla tych gospodarstw. Chcemy, aby tutaj te nasze rodzime gospodarstwa rolne bardzo mocno odczuły te wsparcie, które niesie Polski Ład. A propos handlu detalicznego, to też chyba istotna informacja, że do 100 tysięcy złotych taka sprzedaż będzie nieopodatkowana. Tak, tutaj szereg również rozwiązań fiskalnych dla rolników, ale także uproszczenie procedur, żeby tutaj ci mali rolnicy nie utonęli w stertach papieru, jeśli chodzi o tą stronę sanitarną, fiskalną, czyli tutaj wszelkie te uwarunkowania prawne, tak? Więc tutaj jak najprostsze rozwiązania, aby rolnik mógł bez żadnych tak naprawdę ograniczeń w taką jak najdalej idącą swobodą. Oczywiście ograniczenia zawsze muszą jakby tutaj towarzyszyć, ale to w granicach rozsądku, tak żeby rolnik miał wielką swobodę działania. No właśnie, kiedy się wczytuje w Polski Ład, to widać też taką dużą, jakby to nazwać, cyfryzację rolnictwa. Tak, to jest myślę taki kierunek, który jakby wymaga tutaj duch czasu, tak? Więc cyfryzacja, informatyzacja, nowe technologie, na to wszystko będzie duży nacisk kładziony w programie rozwoju obszarów wiejskich, tak? Wszelkie działania realizowane, wszelkie mechanizmy wsparcia będą jakby uwarunkowane w taki sposób, tak zaprojektowane, aby te nowe technologie
były wdrażane. To jest wymóg czasu, abyśmy byli konkurencyjni nie tylko tutaj w Polsce, ale również za granicą. Musimy te nowe technologie, nie tylko w sprzęcie, tak, ale również to, czego wymaga rolnictwo precyzyjne, czyli tutaj ta informatyzacja, tak, wdrożenie nowych technologii w rolnictwie jest wymagane, ale to musi się jakby odbywać ewolucyjnie. Myślę, że rolnicy z dużą aprobatą do tego podejdą. Już teraz jest ta informatyzacja wdrażana. Tutaj e-wniosek, jeśli chodzi o Agencję Restrukturyzacji i Modernizację Rolnictwa, ale również wszelkie kwestie formalne będą jakby w jednym okienku załatwiane w niedalekiej przyszłości. Tak, to jest istotne, bo pamiętamy, że rolnik pracuje jakby w różnych porach, prawda? Albo wcześniej rano, albo gdzieś wieczorem, więc może zwyczajnie nie mieć czasu podejść do urzędu. Zgadza się, dlatego ta informatyzacja jest ze wszechmiar korzystna i z czasem również rolnik się do tego przyzwyczai i zauważy, że to jest ogromne dobrodziejstwo. Właśnie jeśli tutaj pani redaktor wspomniała o tych porach, to też chcemy jakby uprościć tutaj te wszystkie uwarunkowania pracy w polu, tak? Są pewne ograniczenia, więc no, jakby tutaj w granicach możliwości, bo oczywiście pewne zabiegi agrotechniczne nie mogą być wykonywane, na przykład, które szkodzą pszczołom, tak? Które trują pszczoły, ale tutaj chcemy jakby dużo takich uproszczeń w procesie legislacyjnym wprowadzić dla działalności rolniczej. Co to będzie ustawa o gospodarstwach rodzinnych i kodeks rolny, bo one mają się wzajemnie uzupełniać? To, o czym wspomniałem, czyli tak naprawdę stawiamy tutaj na rodzime gospodarstwa rolne. Tam są również wspomniane kwestie dziedziczenia. Tak, tutaj odstąpienie od wymogu zbywania takiego gospodarstwa rolnego dla rolnika przechodzącego na emeryturę, tak, ale również pierwszeństwo w otrzymaniu jakby takie dodatkowe punktacje, tak, w otrzymaniu wsparcia w ramach nowych mechanizmów realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa choćby, tak, więc te, które były, oczywiście będą utrzymane, będzie sporo nowych mechanizmów wsparcia zapewne, więc tutaj rodzime gospodarstwa rolne będą miały taką mocną pozycję uprzywilejowaną. A w kodeksie rolnym co znajdziemy? Kodeks rolny to jest cały jakby pakiet tutaj tych wszystkich spraw, o których mówimy. Tutaj takie zależności gospodarowania, wszystkie te przepisy, które dotyczą rolników, więc one będą sukcesywnie upraszczane jakby na korzyść polskiego rolnika, więc to tak hasłowo nazywamy kodeksem rolnym, taki dekalog dla polskiego rolnika. No jeszcze jest ważna kwestia, tak zwana paszportyzacja polskiej żywności. Tak, tutaj chodzi o to, aby jakby nie umknęło nam jakby proces obrotu tymi towarami, tak, więc abyśmy zauważyli sposób, w który jest jakby sprzedaż realizowana, aby to były jak najkrótsze te łańcuchy dostaw, więc jakby taki monitoring tych przepływu tych towarów będzie również sprzyjał temu rolnikowi, który produkuje tą żywność, a nie temu pośrednikowi. Zwiększenie konkurencyjności swego rodzaju? Tak, myślę, że to na pewno wpłynie na ten obszar konkurencyjności. To kiedy to wszystko wejdzie w życie? Ja myślę, że tutaj bardzo szybko rząd, Sejm przystąpi do procesu legislacyjnego. Tutaj 100 projektów na 100 dni zostało zapowiedziane już teraz w ramach Polskiego Ładu. Mnóstwo tych rozwiązań będzie dotyczyło polskiego rolnictwa, więc to będzie niedaleka perspektywa. Tutaj mnóstwo tych zadań będzie realizowane przy udziale środków wynegocjowanych tutaj przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Te słynne 770 miliardów, też raz podkreślam, na wielki sukces negocjacyjny i myślę, że lwia część tych środków będzie przeznaczona również na rolnictwo. A z rolnikami będą organizowane jakieś konsultacje, spotkania, bo też kiedy się wczytamy w prasę, też tą branżową, no różne są opinie na temat Polskiego Ładu. Tak, no przede wszystkim no, rolnik polski na przestrzeni ostatnich lat stał się rolnikiem coraz bardziej świadomym. Tak jak wstępowaliśmy do Unii i gdzie te wszystkie mechanizmy wsparcia były zupełną nowością, ale również podkreślam, że
to nie są tylko środki unijne, ale środki krajowe, na przykład walka z suszą, tak, czy wszelkie tutaj narzędzia wsparcia dla polskiego rolnika na poziomie krajowym, no to rolnik z czasem stawał się coraz bardziej świadomy. Oczywiście konsultacje trwały przy wprowadzeniu tutaj tych wszystkich dokumentów programowych, tak, ale będzie na pewno tutaj szereg spotkań, one się odbywają za pośrednictwem ośrodków doradztwa rolniczego, gdzie również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bierze swój aktywny w tym udział. Tutaj naprawdę dzisiaj przepływ informacji jest szeroki, nawet powiedziałbym, że rolnicy sami wiedzą, jak trafić i po jakie narzędzia wsparcia mogą sięgać. Także te nowe, które będą wprowadzane, także będą bardzo mocno tutaj popularyzowane wśród rolników na poziomie gmin, powiatów. Niczym nieograniczony dostęp. Wojciech Komarzyński, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, był dzisiaj z nami. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Radio Opole.